Witaj, w tym nagraniu opowiem Ci, w jaki sposób założyć konto w sieci Commission Junction, czyli kolejnej sieci z ofertami CPA. Ta sieć zawiera między innymi także oferty pay-per-call. Jest to specjalny, bardzo lukratywny typ ofert, lukratywny dlatego, że można na nich zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. O tego typu specjalnych ofertach powiem jeszcze w oddzielnym nagraniu, ponieważ one na to zasługują. Sieć Commission Junction mieści się pod adresem internetowym cj.com. Aby założyć konto, klikamy w link Publishers, czyli wydawcy. Tutaj mamy troszeczkę podstawowych informacji. Aby dołączyć do sieci, klikamy Join Now, czyli dołącz teraz. I proces składa się z dwóch kroków. W kroku pierwszym określamy tylko, w jakim języku chcemy pracować tutaj w tej sieci. Określamy nasz kraj, a także jaka powinna być nasza waluta rozliczeniowa. Proponuję wybór dolara, ponieważ jest to bardzo wygodna i uniwersalna waluta do rozliczeń. Klikamy dalej, czyli Next. No i krok drugi jest nieproporcjonalnie większy niż krok pierwszy, ponieważ tutaj jest bardzo długi formularz. Ale jeżeli przez niego przebrniemy, to szczęśliwie uda nam się założyć konto. A więc na początku mamy dużo tekstu, który oczywiście zalecany jest jak zwykle, żebyśmy go przeczytali. W tym momencie oczywiście nie będę tego robił. Klikam akceptuję. Następnie mamy tutaj jeszcze dużo innych klauzul. Każda z nich to jest kolejna pula tekstu. I jeszcze jedna. Tu mamy nawet oddzielne linki do kolejnych dokumentów. Bardzo dużo tych klauzul na sam początek. Następnie podajemy nazwę naszej strony albo newslettera, adres URL, czyli taki, który wpisujemy do przeglądarki, opisujemy, czym się zajmuje nasza strona. Następnie warto, abyśmy wybrali, jakie tematy głównie porusza, czym się specjalizuje. To powinny być najbardziej odpowiadające naszej stronie temat. Ilość osób, która odwiedza naszą stronę, jakiego rodzaju formy marketingu uprawiamy, czy tylko bazujemy na treści, czy także optymalizacja pod względem słów kluczowych, e-mail marketing, czy jakiegoś rodzaju oprogramowanie. Następnie jest tutaj pytanie, czy dostosujemy jakiegoś rodzaju zachęty albo prosimy o dotacje na naszej stronie. Ja proponuję, znaczy ja szczerze zaznaczyłem nie, ponieważ takie rzeczy nie dotyczyły mojej strony. Natomiast nie jestem do końca przekonany, jak jest w Twoim przypadku. Jeżeli masz jakiegoś rodzaju bardzo nakłaniasz na przykład osoby za pomocą różnych zachęt dodatkowych, aby wypełniały takie ankiety, to jest to punkt, który pewnie Ciebie dotyczy. Najwięcej informacji uzyskasz, kiedy przeczytasz tekst, który znajduje się pod linkiem pomoc, czyli help. Następnie informacje kontaktowe, nasze imię i nazwisko. Nasz tytuł zawodowy nie jest konieczny. Telefon, e-mail, potwierdzenie tego maila. Kolejna sekcja informacji na temat naszej firmy. Może to być też nasze imię, nazwisko, adres, miasto, stan, kod pocztowy, państwo, służbowy telefon. Waluta już jest zaznaczona. Następnie informacje potrzebne do płatności. Abyśmy mogli otrzymywać przelew na konto, musimy mieszkać w jednym z tych państw, a więc niestety tutaj nie ma Polski na tej liście i niestety pozostaje nam jako forma płatności tylko czek. No niestety tak jest. Następnie powinniśmy jeszcze potwierdzić, że jesteśmy człowiekiem, więc przepisać ten ciąg dziwnych znaków i nacisnąć przycisk akceptuję warunki. Po dokonaniu pomyślnej rejestracji otrzymujemy oczywiście powitalnego maila, w którym dostajemy z urzędu numer konta. Nasz mail to jest
ten sam, który podaliśmy, natomiast sieć także przydziela nam swoje własne hasło, jego nie definiujemy. Posiadając ten mail i hasło, możemy się po prostu zalogować do sieci. I rozpocząć korzystanie z dostępnych tutaj ofert. Oczywiście sieci, pomimo że są podobne, troszeczkę się między sobą różnią, więc tutaj także jest potrzeba trochę czasu, aby lepiej zorientować się co, gdzie i jak, ale nie powinno to zająć przesadnie dużo czasu. W tym nagraniu to wszystko. Szanuję Twój czas, dlatego kończę to nagranie, już nie będę przeciągał. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym nagraniu.